Cześć, ja jestem Cypher, witam was w kolejnym odcinku Zagarmy w powrót do przyszłości, epizod 2. Tym razem chyba sobie zakończymy dzisiaj ten odcinek. Zobaczymy. Musimy teraz znaleźć Kida Tanena, o ile się nie mylę. Więc... rozejrzyjmy się tutaj na razie, zobaczymy co my tutaj mamy. Mamy jakieś beczki. Dobra, tutaj nic nie ma. W koszu na śmieci coś jest. Ew. Nie. Piersiówkę mamy, proszę bardzo. Irving Kid Tannen. A to od Kida Tannena piersióweczka, dobrze. Co, pusta? Bardzo dobrze, nie pij. Ale skoro mamy piersiówkę... Nice ride. Ten siedzi w wozie. Skoro mamy piersiówkę, no to chyba możemy podejść do... Do Einsteina możemy podejść z piersiówką. Hey Einie, get your nose over here. No właśnie. All right. I really don't think Tannen and Doc are with Herbert Hoover, Einie. No daleko nie uciekł, jak to wygląda. Check it out. Sniff. A button. Mamy przycisk. All right, Doc. Here I come. Callahan, what are you doing here? Never mind. Come here and help me get rid of this stinking arsonist. Edna? I caught a plan with dynamite while he was clearing out the soup kitchen. Guess Sagan was innocent after all. I was researching a story, you ignoramus! Tell it to St. Peter, sister. Hey, what's all this? Parker? Tannen, you're under arrest. Get him, Sacramento boy. I can't do that, kid. What? Oh, I get it. Why don't you let go of Miss Strickland and call it a night? Hey, look over there! O kurczę. Już jest strzelanina, no ładnie. Give it up, Tannen. The alley's blocked off and so are the roads out of town. It's over. Over? Nothing is over until Kid Tannen says it's over. Okej. Co musimy teraz zrobić? Pokonaj Kida Tannena, no spoko. Ciekawe jak. Kosz na śmieci. Co my tutaj mamy jeszcze? Kierunkowy Parker, szczelina. Możemy przed nią wyjść? Nie, nie możemy, bo on tutaj strzela. A co jakbyśmy... Kosz na śmieci już się schowali. Okej. Okay. To dalej. Za zabeczki możemy się schować? Take that, copper! Dobra, Kid Tannen, może on coś. Make like a tree and die, rat. Wiesz, buty za pas i z... O, mamy beczka. Beczka nam spadła. Możemy ją wziąć? Możemy. Dziurawa beczka. Co jeszcze musimy tutaj zrobić? Tam nie przejdziemy. Mi się wydaje, że... Coś z tą beczką musimy teraz zrobić, tylko co? Możemy ją przez strzelinę rzucić? Próbujemy. O, możemy! No, proszę bardzo. Come on, kid. You know how this will end. Smuga gorzały. Dobra, możemy przeskoczyć? Nie wiem, co teraz trzeba zrobić. Może do radiowozu? A nie, no przecież tam była ta zapalniczka, mogliśmy... Mogliśmy tej zapalniczki użyć. Dobrze myślę? Gdzie jest ta zapalniczka? Jest tutaj. No to możemy podpalić. Ale ona musi najpierw wyjść jeszcze stamtąd. Kid Tannen. I don't think he wants to smoke right now. Jeszcze raz. Hey kid, lead, phony. No tak, i ona musi wyjść chyba teraz. Czemu ona nie wychodzi? Hey moron! Moron this! Dobra, wychodzi. Jest dobrze. Jeszcze nie wyszło. Go, Tannen! Make like a tree and die, rat! Hey! That a girl. Okej, okay. Co dalej? Make it easy on yourself, Tannen. Edna. Musimy chyba do niej iść. Dobra, możemy jakoś tutaj...
Teraz chyba możemy użyć tej zapalniczki. Spróbujmy teraz. Skoro wyszła, to możemy podpalić chyba, nie? Smuga gorzały, o. Hey kid! That ain't a real gun. Oh, right. I forgot. I better just get rid of it then. No właśnie. Oh crap. Hey, he's getting away. Oh no. No kurczę. No to łapmy go. Yes. No. There. Good as new. Oh, look, Tannen, the judge's son. Uh-huh. Co się teraz będzie dziać? All right, Parker, I want a getaway car and a clear road to Nevada, or the brown kid gets it. Doc. Marty. Doc? Yes, it's me. I'm talking to you through the radio apparatus my younger self has installed in the rocket car. What's going on up there? It's not good, Doc. Trixie and Parker did their part, but now kid's holding you hostage. Great Scott. No kidding. O, jak on go zabije, no to... Całe przyszłość zostanie zniszczona. Może tak. Emmett! You're the cause of all of this, ain't you? No już myślałem, że on spadł. Should have known. You don't look like any Callahan I ever seen. Mhm. U nich w lewo? Co my tutaj teraz mamy zrobić? Unik w lewo? No one makes a fool out of me, you backstabbing twerp. I guess I know. Uprząż, może to to? Nie? Uprząż? Nie? Hmm. Może zapalniczki użyć? Nie. Spróbujemy jeszcze raz tutaj. Maybe not. Nie. Chwila, moment. Teraz, kurczę, coś tutaj poknuciłem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz unik w lewo zrobić. Może teraz coś się da zrobić. Unik w prawo, uprząż, unik w lewo. Może uprząż. O, jest, złapaliśmy go. No, no i znowu na wóz leciał. Irving Tannen, I'm placing you under arrest for kidnapping, attempted murder, tax evasion, and smelling like a piece of crap. Tax evasion? Haven't you heard? The feds are practically drooling over Trixie's books. Trixie? O, jeszcze liścia dostał. For killing Artie, you bastard. What? I didn't... Trixie? Artie? Czy ona czasami nie ma na imię Sylwia? My poor car. I believe I owe you an apology, Mr. Brown. Thanks to your ridiculous contraption, Hill Valley's most notorious criminal is finally headed to prison. No apologies necessary, Miss Strickland. My rocket car may have accidentally saved the day, but only because it's a completely out-of-control failure. I need a new idea. If you're willing to listen, I might have a few suggestions. Ooh. But first, I think we should take in a movie. I'm all yours, Mr. Brown. I think you'll like it. It's all about a brilliant scientist with an overabundance of hubris. Mm-hmm. Czyli z nią pójdzie, tak? Do kina. Come on, Einie. Let's go find Doc. A to ciekawe, no. Czyli co, znowu w końcu wracamy, tak? Fly the DeLorean, Doc. This thing's a blast. I'm absolutely sure that everything's back to normal. Totally. Kid's going to jail, Emmett's going to see Frankenstein, and there's no such thing as a Tannen crime family in 1986. And we remembered Einstein this time, too. Hill Valley crime rate at all time low. Well, except for Grandpa necking with Trixie, I think we're ready to go back to 1986. You feel yourself fading out of existence? No. Then as long as your father's still born in 7 years, I say, let your grandfather sow his oats. Sowing oats? Is that what's going on with you and Edna? What are you talking about? Emmett and Edna, they're gonna go see Frankenstein together. Mm-hmm.
That's odd. Coś tu się znowu poknoci, tak mi się wydaje. Great Scott. What? Chyba nie pójdą na Frankensteina. No. No to będzie grubo. Where'd you go, Doc? Relax. We've got everything under control. No, a co to się dzieje? Doc? Mhm. No spoko. Pierwszy obywatel Brown. No to ładnie. Czyli ciąg dalszy nastąpi w epizodzie trzecim. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown. It's not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is, what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Ciąg dalszy powrotu do przyszłości nastąpi obywatel Brown. O, czyli co, zakończyliśmy kolejny epizod. Jeszcze zajebista piosenka leci. Dobra, krótki był, ale dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w następnym, trzecim epizodzie. Znaczy, słyszymy się. Na razie, trzymajcie i hejka.